Magda Marszałek, zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Epidemia koronawirusa mocno uderza w budżety samorządów. Wiele z nich odnotowuje znaczny spadek wpływów z podatków CIT i PIT. Straty liczy również Gorzów. Dochody miasta spadły już o kilka milionów, a podobna sytuacja może dotyczyć także kolejnych miesięcy. W obliczu kryzysu konieczne jest redukowanie wydatków. To najprawdopodobniej oznacza rezygnację z niektórych inwestycji. Mamy już informacje za marzec. Wpływy z podatku dochodowego, z PIT-u tak zwanego, spadło 7 milionów złotych, kolejne 7 milionów złotych. Jeżeli ta tendencja będzie utrzymywała się, to na pewno budżetu nie da się wykonać w takim wymiarze, jaki był. Na razie podchodzimy do tego spokojnie, patrzymy na to, co się będzie działo, bo tak naprawdę najbliższe miesiące pokażą nam tendencję, a wrzesień pokaże nam prognozę budżetu na 2021, bo on będzie istotny. Widzimy to i oczywiście, że nas bardzo to niepokoi, ten spadek w budżetu, ale przede wszystkim dlatego, że on jest spowodowany wpływami podatkowymi, czyli oznacza to mniej więcej tyle, że po prostu mieszkańcy nasi przedsiębiorcy nie zarobili pieniędzy. To jest dla nas najbardziej niepokojące i stąd też nasza forma pomocy w postaci gorzowskiej dychy, między innymi do wsparcia dla przedsiębiorców. Na pewno wiem, że ona będzie niewystarczająca, żeby pokryć wszelkie straty, ale robimy, co możemy. Mamy świadomość tego, że zarówno cięcia w inwestycjach muszą być, jak i w wydatkach bieżących. Niemniej jednak w tej chwili jeszcze nie wiemy, które to będą inwestycje, ponieważ musimy zweryfikować wszelkie wpływy do budżetu, a tak naprawdę musimy zobaczyć, jaka będzie tendencja roku 2021, jak ten budżet będzie szacowany. Na pewno będzie się wiązało to z cięciami, to bezwzględnie, zarówno w wydatkach majątkowych, jak i bieżących. Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa doprowadziły do trudnej sytuacji w rozliczeniach rodziców ze żłobkami. Maluchy przebywały w domach, placówki były zamknięte, ale ich dyrekcje musiały płacić czynsz i pensje. Teraz, kiedy miejsca opieki dla najmłodszych zostały ponownie otwarte, rodzice dzieci, które jeszcze w maju pozostają pod opieką bliskich, zastanawiają się, czy muszą uregulować opłatę. Jak informuje gorzowski magistrat, w tym miesiącu za żłobek zapłacą rodzice tylko tych dzieci, które chodzą do placówek. Pozostali są z opłat zwolnieni. Urząd Miasta zastrzega jednak, że dotyczy to tylko maja, bo wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w kolejnych miesiącach. Decyzje mają być podejmowane na bieżąco. Mimo trwającej epidemii koronawirusa stabilna pozostaje stopa bezrobocia. W kwietniu w Gorzowie wynosiła ona 2,6%, podczas gdy w marcu było to 2,5%. W powiecie gorzowskim w kwietniu uplasowała się na poziomie 3,9%, a w marcu było to 4%. Stopa bezrobocia w województwie lubuskim w kwietniu, podobnie jak w marcu, wynosiła 5,2%. Bez zmian pozostają także proporcje. Na 3 bezrobotne kobiety przypada 2 mężczyzn. W kwietniu w Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosił 21,9%, a powyżej 50 lat 27,2%. Co 10. gorzowski bezrobotny jest niepełnosprawny. W kwietniu tego roku do urzędów pracy zgłoszono 2950 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 922 więcej niż w marcu. Na koniec kwietnia w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 21 613 bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba ta zwiększyła się o 1775 osób. Ponad 160 tysięcy złotych trafi do Gorzowa z Rządowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup komputerów do nauki dla dzieci i młodzieży, które w czasie epidemii mogą uczyć się tylko zdalnie. Na takie wsparcie w pierwszej kolejności mogą liczyć rodziny wielodzietne, bo to właśnie one mają największe problemy z dostępem do sprzętu komputerowego. To już kolejna odsłona programu, w ramach którego rząd pomaga samorządom w realizacji zdalnego nauczania. Wcześniej do 5 gorzowskich szkół trafiło 35 nowych laptopów z oprogramowaniem. Komputery zostały przekazane najbardziej potrzebującym uczniom.
Gorzowscy uczniowie po raz kolejny będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup komputerów do zdalnej nauki. Rządowe Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekaże Gorzowskiej Oświacie 165 tysięcy złotych. Będą one przeznaczone tym razem na zakup sprzętu dla rodzin wielodzietnych, posiadających przynajmniej troje dzieci. Wnioski w tej sprawie za pośrednictwem szkół przyjmuje Miejski Wydział Edukacji do 15 maja. Dziękuję za uwagę, a na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam jutro, tradycyjnie o godzinie 17.30. Do zobaczenia.